Witam, 17 listopada 2016 z cyklu porady dla młodych i początkujących hodowców. Dzisiaj trzecia porada dotyczyć będzie lotowania gołębiami rocznymi i starszymi. Te porady przeznaczam dla młodych hodowców w Austrii i w Niemczech, którzy zamówili u mnie pakiety gołębi i zamierzają nimi lotować. W pierwszym klipie opowiedziałem o funkcjonalnym gołębniku, w drugim o lotowaniu gołębiami młodymi, dzisiaj natomiast gołębie roczne i starsze. Gołębie są już przezimowane. Dwa sposoby. Obloty codziennie lub wolierowane. To jest podyktowane doświadczeniem hodowcy, jak również drapieżnikami w okolicy. Z reguły przyjmuje się, że gołębie są zamknięte w wolierze. Natomiast ja osobiście uwielbiam raz dziennie robić oblot gołębiom, ponieważ to jest sedno sportu gołębiarskiego. Łączenie w pary. Zakładam, że gołębie są zdrowe, zaszczepione, odrobaczone. Wobec powyższego w pierwszej dekadzie lutego łączymy w pary. Puszczamy je na wolny gołębnik, by dowolnie się dobrały. Tutaj najważniejsza jest miłość. Tak więc po 80 dniach pojawią się jajka. Po około 16-18 dniach wyklują się młode. Natomiast drugi lęk jajek pojawi się w miskach, gdy młode będą mieć już 21 dni. Rozróżniamy dwa systemy lotowania gołębiami pocztowymi. Pierwszy to jest metoda naturalna, czyli tak zwana gniazdowa, czyli nie ingerujemy w naturalne czynności życiowe gołębi. Wyhodowują młode, nanoszą jajka i z tych pozycji wysyłamy na loty. Tutaj forma lotowa uzależniona jest od pozycji gniazdowej. Najlepiej wracają gołębie na 12-14-dniowych jajkach, jak również gdy w gnieździe jest 7-10-dniowy młody oraz duże młode w gnieździe oraz kilkudniowe jajeczka. Nie należy wkładać gołębi na lot, gdy są na tak zwanym pędzeniu, czyli samczyki gonią samiczki na gniazdo, by zniosła jajka. Również samiczki są tuż przed zniesieniem jajek. Również gdy wyklują się młode, jest to niedyspozycja dla samiczek i jest tam brak formy. Dobrą pozycją natomiast jest kilkudniowy młode, 5-7-dniowy. Jak widać, metoda gniazdowa jest uciążliwa i trudna. Problemy z karmieniem, ponieważ gołąb ciągle zagląda do karmika, by nakarmić gołębie młode, lub zapasa się, gdy siedzi na jajkach. Trudno utrafić, by cały gołębnik miał jednakową pozycję gniazdową. Są w różnych etapach. Temu też polecam osobiście metodę wdowieństwa. Cóż ona oznacza? Oznacza to, że gołębie przez większość tygodnia są rozłączone według płci. Czyli samiczki przebywają w wolierze, w boksie, natomiast samczyki w gołębniku, gdzie są cele lęgowe. Rzecz w tym, by nie miały kontaktu wzrokowego. Przez cały tydzień wypoczywają, a ich zadaniem jest tylko powrót z lotu. Również karmienie jest usprawnione, ponieważ w miarę jednakowe dawki potrzebują pożywienia. Wśród metody wdowieństwa rozróżniamy kilka metod.
Metoda naturalna wdowieństwa, czyli lotujemy tylko i wyłącznie samczykami. Samiczki przebywają w wolierze, bądź w osobnym gołębniczku, bądź to są zamknięte w boksach. Tam je karmimy. Wszystko ma na celu, by między sobą się nie parowały. Możemy więc robić naprzemiennie. Trzymać 2 dni w wolierze, 2 dni w gołębniczku i zamknięte w boksach. Gdy zauważymy, że zanoszą piórka w kąt, należy je rozdzielić, ponieważ samice, które pałają do siebie sympatią, nie będą dobrymi lotniczkami. Cały wysiłek samice muszą położyć w przywitanie samca po locie. I stąd istotna sprawa, by łączyć przyszłych lotników na dowolny wybór, czyli kto kogo wybierze, tu miłość jest decydująca. To tyle o metodzie naturalnej. Najbardziej ekonomiczną natomiast metodą jest metoda wdowieństwa totalnego. Czyli lotujemy zarówno samczykami, jak i samiczkami. Obloty samczykom robimy dla przykładu o godzinie 8 rano i o 18. Samiczkom możemy robić tylko oblot raz dziennie, na przykład pod zmrok, gdy już innych nie ma w powietrzu gołębi, które by mogły odciągać samiczki od lotu. I tutaj lot powinien być od pół godziny do półtorej godziny. Specjalnie nie wymuszamy oblotu, gołąb zdrowy sam się trenuje. Na lot wkładamy, pokazując partnerów. To dotyczy pierwszych lotów. Później można już tego zaniechać. Gołębie rozumieją, o co chodzi i po locie spotkają się w gołębniku. System karmienia wdowców jest prosty. Dzisiaj firmy specjalistyczne przygotowują już mieszanki i rozróżniamy karmię dietetyczną, którą podajemy po locie. Poniedziałek, wtorek, środę rano. W środę po obiedzie podajemy już karmę dla wdowców. Przed samym lotem, w piątek wieczór, podajemy karmę dietetyczną. W sobotę rano zazwyczaj mogą obdziobać tylko resztki z wieczornego posiłku piątkowego. Natomiast cała sztuka polega na umiejętnym systemie karmienia i tego nie da rady przekazać. Każdy hodowca sam na bazie doświadczeń musi wyczuć, ile należy karmić, a ile nie. Rzecz w tym, żeby gołębie nie były zatłuszczone, by nie traciły w środku tygodnia apetytu, by apetyt zachowywały do piątku, jak również by obloty nie były wymuszone, aby latały według własnego uznania, by z radością przebywały w powietrzu. Jeśli chodzi o gołębie roczne, lotujemy tylko na lotach krótkich, 150-300 km. Nie angażujemy je w lotach długich, ponieważ to wyczerpuje ich niedojrzałe organizmy. Również lot z 500 km, ewentualnie jeden w sezonie przy korzystnych warunkach atmosferycznych, czyli wiatr w ogon. Wówczas zachowamy potencjał organizmu, gdy będą miały 2 i 3 lata. Drużynę lotową składamy na przestrzeni lat. Dopiero gdy będziemy posiadać w gołębie 2, 3 i 4-letnie, możemy śmiało atakować o mistrzostwo. Samymi gołębiami rocznymi nic wiele nie zdziałamy, bo przyjdzie trudny lot i możemy pozbyć się naszego dorobku. Dlatego szczególnie zalecam lotowanie tylko krótkich dystansów gołębiami rocznymi. Po locie podajemy czystą wodę, po chwili wodę z miodem lub z glukozą. To samo dotyczy przed lotem. W środku tygodnia podajemy witaminy. Nie podajemy żadnych innych preparatów, ponieważ one tylko i wyłącznie szkodzą. Tutaj prześcigają się producenci w wymyślaniu różnych eliksirów. Mają one jedynie na celu wzbogacić producenta. Dopiero gdy nabędziemy wieloletniego doświadczenia, możemy opracować własny system karmienia i podawania innych suplementów diety. Na zakończenie wspomnę tylko, co będzie w
4. klipie ogólne porady o gołębiach pocztowych i na przykładzie mojego czempiona tylko zwrócę uwagę, że od początku należy pracować z gołębiami doskonałymi. Tutaj prezentuję mojego czempiona o imieniu Karol, który wielokrotnie wracał z lotu Ostenda 850 km, również i w tym roku, jak również z lotu Le Havre, był drugi w klubie KLD i piąty w Polsce, jak również w locie z Orleanu 1070 km. Gołąb po kapitalnym dekalaż, a poza tym najważniejsza cecha mordant, czyli w każdych okolicznościach poradzić sobie. I tak zwyciężał w lotach z Harachowa, gdzie lądował jako pierwszy, przy bardzo niekorzystnej aurze, przy zmianie kierunków lotu z zachodu na wschód z Łodzi pierwsze miejsce osiągnął. Czyli cechuje go inteligencja. Tą cechę należy w hodowli powielić. Niewiele gołębi ją posiada, a i nie wszystkie odziedziczają po rodzicach. O tych i innych mentalnych cechach przywiązania do hodowcy i gołębnika opowiem w następnym klipie. Ryszard Osnowiec, Słoneczny Gołębnik, Polska.